Witam wszystkich bardzo serdecznie, przyjaciele. Dzisiaj z nami jest Damian. Siemano. I oczywiście na samym początku poproszę, aby... To jest poważny. Moi drodzy, pan Damian, bo tak do niego mówię, pan Damian ma aktualnie 800 subów na kanale, ponieważ musiał zamknąć swój stary kanał. Nieważne z jakich powodów, ale po prostu musiał. Więc zróbmy mu niespodzianeczkę i wpadnijcie na jego kanał. Może uda nam się nawet dobić 2000 subów. W sensie, że będzie miał 2000. Czyli... Jak będzie 2000 subów, to nie wiem, co zrobić. Co mam zrobić? Nie, zatańczyć karaoke. Ale pamiętajcie, by właśnie subskrybować, link w opisie. I będzie tam oczywiście odcinek ze mną, chowany. Nie wiem, kiedy będzie dokładnie wrzucony, ale będzie. Dzisiaj będzie to inny filmik niż wszystkie. Dzisiaj nie będzie satysfakcji, dzisiaj będzie śmiechawa TV, bo dzisiaj będziemy oglądać śmieszne TikToki. Nie wiem, nie wiem jaka jest filozofia TikToków w ogóle, czemu to jest takie popularne i o co w tym chodzi. Więc dzisiaj się przekonamy, czy to jest w ogóle fajne i sprawdzimy, na czym to polega. Dzisiaj będzie śmiesznie, mam nadzieję przynajmniej. Nie wiem jak to tam... No musi być 5000 lajków, jeżeli chcecie następny odcinek z TikToku. 5000 i będzie następny, pamiętajcie by subskrybować kanał, bo 70%, który ogląda ten kanał, nie subskrybuje. Więc moi drodzy, zostawcie suba, pamiętajcie wybić jeszcze na mojego Instagrama, Paweł Podłoga Palion, jest w opisie. I to wszystko z moich reklam. Zapraszam do oglądania, chodźmy się pośmiać. Zaczynamy. Dobra, to jest śmieszne. Co jest? Co to jest w ogóle? Powiedz, że to jest jakiś filtr, że ona nie ma takiej tak, twarzy. To jest film, bo widziałem. Już wiem, dlaczego tam nie występuje, moi drodzy, na TikToku. Już wiem. Już dobrze wiem, dlaczego się... Aczkolwiek wczoraj coś podobnego nagrywaliśmy. O, Billie Eilish. Let you go. No to nie jest śmieszne akurat. Mam nadzieję, że nie będzie praw autorskich przez tą muzykę, ale jak jest taka krótka, to nie, nie? No jeszcze nie wiem, nie mam pojęcia, czy tam nie. Się okaże. Jaki przester! Możecie w ogóle słyszeć to też przez moje sławki, bo musimy jakieś słuchać tego. No co na siebie pisze w pokoju? Jestem słaby z matmy. A, to jest spokój u niego jak nic, patrz. Dup to w tym flamaz. On to do Google'a wszystko mówił. Nie słyszę. Nie, nie słyszałem co ona mówi, dobra, nieważne. Wysłyszeliście mnie. Bo jak biegnie. Bo jak on biegnie. Wślizgnie się, bo wślizga. No wiedziałem. Ale śmieszne, ha, Becca! O Jezu! Myślałem, że na dróg wyskoczy generalnie, nie? Troszkę przyciszył. Ja, ja pierdzielę, to było idealne! To było idealne! Ale tylko dwa fragi ma chłop. Nie zobaczyłem nawet. No nie. Aha, wiem o co chodzi. No znowu ta sama muzyka. Ja piernicze. Dobra, to było dobre. Tego jeszcze nie widziałem, mimo że. Ale zarąbiste. Satysfakcjonujące. Fajne, nie? W sumie. O. Oh.
Aha, on sobie zrobił z jednego siebie klasę, czaisz? Jaki typ. Nie, to ja bym się nie... ja się nie nadaję na TikToka, naprawdę. Co to było? Lol. No bo to były, to są te takie... No wiem, że podwójne. Co, to wysłyszałeś tego kota? Poczekaj. Co to było? Jaki miałk? A jeszcze nie ziewnął. Taki mały kocik. Jaki słodki. Dobry jest, Rudy, dobry jest. Tak samo bym grał. Jezus. Oto będzie latał jak nic. Kosmos będzie. Nie, telewizor mu spadnie na głowę. To w sensie TV. Wiedziałem i co? Wiedziałem, kosmos, zobacz. Patrz. No i skąd to wiedziałem? Zawsze jest taki montażski. Ale będzie drop. Ja obstawiam, że w coś uderzy i że TV na niego spadnie. Co on robi? Ha, po prostu... Nagrywali tego TikToka po prostu. Także idzie po ścianie, nie? No ale fajny pomysł mieli, że tak zrobić. W trzy osoby. Boże! Jaki cringe! Jezu! Boże, jaki cringe! O nie, to jest coś głupiego. To jest coś głupiego jak nic. Będę sam ustany jak nic. Jezu! Znowu ten chłop, ten sam. On jest jakiś chyba popularny na TikToku. Że tego tutaj rzucałem. No. Dobra, to. Tyryryryry. To są fajne muzyki. Jezu. Co z tym Aleksy zrobili? Jeszcze kolejny wydam, albo nie. Już nie było. Już na to. Boże. Wszyscy nie. W kiblu. Wyobraź sobie, wchodzisz do kibla i takie coś. To co jest? SpongeBob! Muzyka z Fortnite'a. I kiedyś było takie samo coś w Minecraft'cie, na tych jukeboxach, nie? Robili? Czy tam na woodboxach? Teraz w Fortnite'cie, nie? No są nie tak no, samo. No właśnie, to jest takie samo. Ale tylko, że tutaj musisz biec. I co to jest na TikToka wrzucone? No. Boże, co za bezsens. No ta fajna zrobiona, no. No fajnie, bo to jest chyba trudno to jest chyba zrobić takie coś. Znaczy nie próbowałem sam, ale tak mi się wydaje. Jaki krzyk. No to widziałem. Ona mi się wyświetlała w reklamie. Aha, że... Jakie to jest głupie, Boże. Fajnie, że... Co? Nie wiem, co to pisze. Też, ale nie wiem, o co chodzi, tylko nie wiem, o co chodzi z tym. Że oni wstrzelają w tą kartkę. No znaczy, tam wiesz, jest... Co on robi?
Oni mają nasrane w głowie, nie wiem co tu robią. To jest twarz jak nic. No to jest twarz. I co w związku z tą twarzą, że... No nie wiem, o co chodzi w ogóle. Bo ja praktycznie nie słyszę tego, co ona tam mówi. No, no ciężko. Czemu to jest tak, niech się to skończy, bo i tak nie rozumiemy, co tu się dzieje. No kończ to szybciej. Ja pierdzielę, jak ty TikToki... Bo wejdę do tego monitora i cię przewinę. TikToki można takie długie robić. Jezu. Jakie? Jakie to jest psychiczne. Ja mogę nagrać kolejny odcinek z oceniania TikToków. Bardziej nie ocenianie TikToków, tylko się śmianie z nich. Ale musi być tutaj 5000 lajków, bo inaczej no. Nie chcę przeżywać, no, cringe'u troszkę, no. No dobra, cringe to jest ten film, okej. Moi drodzy, pamiętajcie, wybić do Damiana oraz subskrybujcie kanał, moi drodzy. Dokładnie tak, żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć. Tyle chyba, nie? No. Coś więcej. Napiszcie w komentarzu, kto nagrywa TikToki. Ja wam przypnę serca. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. Żegnam, elo.